zwierzę natchnione chyba zaczyna się budzić do życia, niestety. Tak, zwierzę natchnione. Będzie trochę przeszkadzać. Nie tak. Cześć. Dziś ponownie zabieramy was do Krzemionek. No ale trudno byłoby nie zabierać, gdy dzieje się tam tyle ciekawych rzeczy. Na jednej z letnich imprez, które to imprezy serdecznie polecamy, nie tylko te letnie, ale akurat na jednej z letnich imprez spotykamy człowieka, który gdyby hipotetycznie znalazł się w puszczy i musiał tam przetrwać, nie zginąłby, a jeszcze dodatkowo miał się świetnie, w przeciwieństwie na przykład do mnie. Radek Borsuk, rekonstruktor. Ze swoim wspaniałym stoiskiem, bardzo ciekawym. Rozchwytywany. Rozchwytywany, dopiero się teraz dopchaliśmy. W każdym razie, po kolei niejako. Tutaj jest ciekawa torba. Znaczy może ta torba. Tak. Kaletka, tylko jest z grubej skóry, ale obszyta skórą z ryby. To jest właśnie ciekawe. Tak, bo można właśnie jakoś jak skóry rybiej użyć jako, powiedzmy, tam funkcji ozdobnej, ale generalnie suszone rybie skóry były wykorzystywane na kurtki przeciwdeszczowe. Także nic się nie marnowało, tak, bo ryba zjedzona. Tak. Ta była garbowana jeszcze w korze alfowej, ta nie garbowana, tylko suszona. I można właśnie albo jakąś galanterię z resztek oprzeć, albo coś większego. No to już wystarczy. Zależy, co tam było potrzeba. I tutaj bubr. Tak. Bubr, który, jak mówiłeś, miały bobry, związek bobry, bobra z ludźmi. Bobry, tak, były kiedyś bardzo cenione przez ludzi. Przez wpływ na środowisko, jaki wywierały. Bo tam, gdzie jest bubr, gdzie zalewa spore tereny, tam przylatuje dużo więcej ptactwa wodnego, gęsi, kaczki. Przez to też wiosną, oprócz dostępu do tych kaczek czy gęsi, mam też dostęp do jaj, więc ludzie mieli dodatkowe źródło pożywienia. Na zalanych terenach jest dużo więcej roślin wodnych, które też są jadalne. Do wody przychodzą jeleniowate, więc dużo więcej, że tak powiem, dużo większa baza pokarmowa dla tych ludzi była. Drogi wodne, które robią bobry, wykorzystywali też ludzie, więc łatwiej im się było tam poruszać drogą wodną czółnami. I też pnie, które bobry ścinały, bobry, i korowały. Tak, właśnie przez to, że bubr ścina drzewa no różnej wielkości i grubości, ale żywi się tylko korą i drobnymi gałązkami. Większe gałęzie idą na budowę, żeremi, tam i tak dalej, a gotowe, wielkie, okorowane pnie zostały dla ludzi do wykorzystania na budowę domów czy łodzi, no w zależności od tego, do czego tam było potrzebne, jaki kawałek drewna. No i bobry przez to właśnie, że taki miały wpływ, no to były bardzo cenione. W tej chwili są niedoceniane, ale mają bardzo pozytywny wpływ na środowisko. Z ciekawych rzeczy, co to jest? Ja nie zgadłam. No to są nasiona sosnowe. Oczywiście sosny, która ma duże nasionka. U nas jedynie limba w Tatrach ma tej wielkości nasiona. Na Dalekim Wschodzie, tam i Syberia, te ich cedry, no też jest gatunek sosny i no, tam są zbierane po prostu tonami te szyszki. Na południe Europy, gdzie rośnie sosna pinia i te orzeszki piniowe, które często w sklepach można kupić, no to jest też właśnie nasiona sosny, które tam, gdzie ludzie, zawsze tam, gdzie występowały jakieś gatunki, które można było zebrać i wykorzystać, to zbierali. No, u nas się nie zbiera tych drobnych nasionek, chociaż też są jadalne. Można dodać do jakichś tam podpłomyków, jakichś placków. Ale tam, gdzie występują te sosny o dużych nasionach, no to zawsze było wykorzystywane. Czy to jest, myśmy już wspominali, ale czaga? Tak, to czaga, tak. Błyskoporek podkorowy. I jakbyś powtórzył? Błyskoporek podkorowy. Tak, to jest grzyb, który pierwotnie służył do rozpalania ognia, bo on bardzo łatwo się żarzy. Wystarczy tak naprawdę metodą tarcia i on bardzo łatwo żar łapie. A oprócz tego no, ma właściwości przeciwnowotworowe, więc robi się z niego różne medykamenty.
No, czyli słynny Befungin. Tak, i tak piłam na żołądek i no, naprawdę tak, no, działał. Wszystkie gdzieś tam grzyby, szczególnie huby, generalnie nie ma toksycznych hub, trujących. O. Wszystkie huby można w jakiś tam sposób różny wykorzystywać, ale na pewno nie są truciznami. Więc można wykorzystywać czy leczniczo, a jest takich sporo grzybów. I jadalnych, i leczniczych. I one na pewno nie są jakieś właśnie takie toksyczne. Także są dosyć bezpieczne. To nawet nie wiedziałam. A co tu jest jeszcze z takich rzeczy? No tutaj, no wiadomo, ludzie kiedyś zbierali przede wszystkim sezonowo. Znaczy tu wszystko jest ciekawe i wszystko jest piękne. Nie, tylko... Tak, ale ludzie zbierali wszystko raz, że sezonowo. Czyli herbatę? I to, co mieli w swoich okolicach. No bo wiadomo, inaczej się żywili ludzie, którzy mieszkali nad jeziorami. Bo mieli dostęp do innych roślin, do innych ryb, innych zwierząt niż ludzie, którzy mieszkali w górach czy gdzieś na wybrzeżu morskim. Bo to diety ich się bardzo różniły. Ale zbierali wszystko to, co było sezonowe, no i to, co mieli w okolicy. Mhm. Dlatego tutaj jest przekrój wszystkiego, no bo nie można się skoncentrować, bo ludzie w tej chwili, mając dostęp do gatunków, których powiedzmy kiedyś nie było, też je zbieramy. Nie? To już było rok temu, ale można tak, powtórzyć, bo jest bardzo ciekawe. Kotewka, orzech wodny. Kotewka, no właśnie. Bardzo fajna roślina i szkoda, że jej tak mało jest na wodach takich wolno płynących, w starorzeczach, jeziorach rośnie. Ale ciężko się, że tak powiem, przyjmuje w nowych miejscach, bo próbowałem też gdzieś tam przesadzać, ale na razie słabo idzie. Ale tak, no jest kiedyś i była powszechnie używana, bo też w znaleziskach archeologicznych występuje. A w wielu krajach też wiadomo, że do czasów zupełnie współczesnych na targowiskach to całymi wozami nawet przywozili do sprzedaży. Jest rzeczy, których u nas może tak kiedyś nie występowały, a teraz też nie są powszechne. To jest orzech czarny. I przez to, że skorupę ma bardzo twardą i w środku tych łuseczek takich pozawijanych sporo, to Indianie po prostu to tłukli, wygotowywali, zbierali olej z tego. I zbierali z powierzchni wody po prostu gotowy olej i nie bawili się tam w wybieranie tego drobnego miąższu. Ale w tej chwili, no gdzieś tam idąc też można pozbierać. No, w zależności co tam, gdzieś jest po drodze i co w danej porze rośnie, czy kwitnie, owocuje. No to ludzie zbierali, idąc gdzieś tam, no powiedzmy nie tylko na łowy, ale gdzieś w ogóle przez lasy, pola, zbierali wszystko. No bo powiedzmy, że zbierali coś do jedzenia, bo były owoce, ale przy okazji, no nie wiem, wiązówkę błotną tutaj też wisi. To jest świetny lek przeciwbólowy. O! Z wiązówki błotnej po raz pierwszy kwas salicylowy, powiedzmy, tam wyekstrahowano, a dopiero później z wierzby. No i teraz też przy rowach gdzieś tam, bo no jak sama nazwa mówi, wiązówka błotna, ona rośnie w takich bardziej wilgotnych miejscach. I teraz gdzieś tam jeszcze po rowach, powiedzmy, kwitnie, można ją spotkać. Więc ktoś tam, jak szedł, to zbierał też to, no, znalazł, nie wiem, skrzydło ptasie, też to zabierali, no bo pióra się przydadzą do strzałów, tak? Tutaj mamy marchewkę, przyplączę cały dzień tą marchewkę. No, marchewka. A i to korzeń to tak zasadniczo praktycznie go nie ma. Nie ma, ale jest bardzo aromatyczny. W zależności też od siedliska, od tego, czy to będzie, nie wiem, jakiś piach, żwir, no zależy, gdzie będzie rosła, no to będzie miała grubszy. Jak będzie starsza, no to też będzie ten korzeń większy, ale one wszystkie będą strasznie łukowate, to jest samo drewno. Ale to jak się wygotuje, tak, no to doda aromat. Oddaje aromat. A czy to też wykorzystywali tą górę? No na pewno nasiona jako przyprawa, tak. Nasiona są też bardzo fajne. I tak samo nasionka właśnie tutaj arcydzięgla, już obsypały. Też bardzo fajna, niedoceniana roślina u nas. U nas tak naprawdę jest tępiona, bo wszyscy mówią, że to barszcz sosnowskiego. A. No ale ludzie nie wiedząc po prostu niszczą wszystko, bo wszystko. Po co im wiedzieć? Nie? No nie, po co? No ale tak, no bo wszystkie generalnie te baldaszkowate mają płaskie kwiatostany. A tutaj jest piękna kula kwiatu i później owoców, więc nie da się pomylić. I poza tym przepięknie pachnie, nie?
Teraz chyba już nie. Pachnie ziarenka i na pewno też nie wiem, czy wody, jak się nie złami to. Bo to jest naprawdę bardzo aromatyczne. Tak. Pachnie, bardzo ładnie. Stąd czuję. Bardzo ładnie. Tak. I nasiona, bardzo ładnie. Nasiona i młode szczególnie pędy w niektórych krajach dalej służą do aromatyzowania i likierów, jakichś deserów. I dalej się, że tak powiem, nawet wręcz hoduje. A u nas się bardzo często wycina, bo to barszcz sosnowskiego. Jeszcze jakbyś mógł... Tak to już było. ...pokazać jeszcze raz tą lampkę. Bo te lampki, wspominaliśmy czasem, że właśnie takich na przykład używano, chodząc do jaskiń, bo znaleziono tam. Tak, to one pierwotnie były z kamienia robione. To jest gliniana. To jest no tak, replika, ale replika, którą można zobaczyć z bliska. Tak, proste właśnie, no bo tak naprawdę cokolwiek byśmy nie, że tak powiem, nie wyżłobili, może posłużyć. Tak. No ale kamień, wiadomo, był trwały i niepalny. I wystarczyło odrobinkę rurek z grzyba, z huby, tutaj tej spodniej strony. Bo wystarczy tylko kawałeczek odłupać i... No, czy to się... No to jest dosyć twarde. No ale gdzieś tam kawałek. Mógłbym się przygotować i wcześniej przyciąć, nie? Bo kto wiedział, że będziemy o to pytać? No ale już nie. Wystarczy kawałek tych rureczek wsadzić do jakiegoś tłuszczu. I rurki po prostu zasysają od razu ten tłuszcz, wstawia się taki kawałeczek i czy nawet to brzeg, no zależy jak tam jest równy. I on się od razu pali. Więc jest gotowy. Piękny ogień będzie, bo ten knot jest gruby. Tak, no bo to ja już naprawdę korzystałem z tej lampki, to wiem, że to działa. A ile ona świeci? Trzeba knot wymieniać. Bo on się spala. Czyli tłuszcz jeszcze zostaje, knot się spala, tak, i po prostu knot wymieniać. Się spala i knot musiałem wymieniać. Ale tak samo mchu takiego no, skręconego też można... Tłuszcz można dodawać, no tak. Tak, no ale mówię, czy jakiś z mchu też się knocik fajny robi. Ale mówię, no tu gotowe, bo te rurki naprawdę jak się wstawi, albo można dwa powiedzmy gdzieś oprzeć po trzy na brzegach, więc będzie trzy razy więcej światła wtedy. Więc automatycznie tak. Dużo więcej światła daje i no bez problemu też można zgasić. I uzupełniać tłuszcz na bieżąco, żeby tam był w stanie ciepłym i to działało. Także... Dla mnie ciekawostką to były te... Które? Szable dzika, bo ja sobie zawsze wyobrażałem, że to wielkie jest. Tak, ja też no, zawsze myślałem. Bywają większe i mniejsze. No rozumiem. A to jest... Wielkości zwierzęcia. Dzika. A dla mnie to również one takie cienkie. Tak. Ale tutaj w środku przechodzi kość. To jest one taka, są tak jakby nasadzone na taki czpień, bo tak to by się od razu złamało, no. Ale one są w środku, mają takie wypełnienie, tam jest... A to wypełnienie jak się usuwa? Znaczy, no zdejmuje się to właściwie. Aha, znaczy na zasadzie tyle. Tak jak ruch, nie? Że jest na morzdzeniu i trzeba go po prostu, no jak się spreparuje, no trzeba go wyciągnąć i to tylko tyle. Z kulinarnych, no oczywiście Flint Flakesy. Tak, można dla dzieci na śniadanku. Tak. No jak najbardziej. Mamy i suszone rybki, i chciałem powiedzieć, że rogi obfitości są super. A to tak. Z różnych, to się kojarzy. To... Z różnych gatunków, no bo oczywiście, no jak to robi. Świetny materiał jest, bo raz, że jest naczynie gotowe i dwa, co najważniejsze, ono się nie tłucze. Tak. To jest podstawa, no to jest genialne, bo można idąc to nazbierać sobie jagód, malin i tak dalej, można w tym, przynoszono też ogień, tylko były takie zbitki włókien roślinnych, tlące się i były też przechowywane w tym, żeby przenieść. Może służyć oczywiście jako kubeczek, jako naczynie na przyniesienie, nie wiem, owoców, albo do przechowania, albo miarkę kaszy do przechowania czegoś, bo wystarczy zatknąć. A tu jest taki wspaniały, to chyba koziorożca alpejskiego? Muflona. A muflon? To jest muflon. A muflon? To jest muflon. Wystarczy sobie, że jak on jest ciężki, waży, no bo się te barany trykają, to musi być masywne. Ale ładny jest. A to jest dla porównania owca brzusówka. Taka rdzenna nasza rasa. Bardzo. Malutkie to. Malutkie, tak. One są malutkie. A tutaj są te dwa, są bawole. Pięknie. Tutaj są bydlęce, no dla porównania, bo krowy na pewno mają tyle
gatunku, tak samo jak i antylopy. Co jedna, to ma coś tam i wspanialszego. Tak, ale no, no oprócz tego można też pociąć i zrobić z tego różne grzebienie, narzędzia, no, igły, no cokolwiek. To już no, co fantazja. Nawet, a nie, to były ja chciałem zapytać o pałkę wodną, czy ona ma zastosowania kulinarne. Tak, jak najbardziej, od tysięcy lat i do tej pory są świetne znaleziska i coraz to lepsze. Bo mamy świetne teraz metody poszukiwania, że tak powiem, w dnach naczyń i w ściankach. Robi się jakieś tam preparaty, które tam można po sąsiedzku porozmawiać o tym. I bardzo często właśnie, no bo w naczyniach zostają jakieś resztki pożywienia i tak dalej. I na tej podstawie, no wiadomo, co tam było. Tu na przykład to naczynie z gryzą z terenów Polski. No, makówka. Miało w sobie, tak, no jakiś preparat z maku, ale to też wiem dzięki temu, że się w środku to zachowało. I tak samo właśnie skrobie z pałki, a wiadomo też, że była jadana, bo to do czasów współczesnych. Kłącza pałki mają bardzo dużo skrobi. Młode pędy są słodziutkie, ale to takie młodziutkie, jak faktycznie wychodzą. No pyłek też można otrząsać i dodawać do jakiejś mąki. Puch można użyć na rozpałkę albo jako ocieplacz do wypełnienia jakiejś odzieży. Z podwodnej części rośliny, bo pałka jest zwana też rogożyną. Jest inna nazwa i rogożyna jest materiałem przeciągarskim, ale to jest ta podwodna część. Bardzo często też tego rodzaju plecionki można spotkać w sklepach, ale one są robione z lotosu. Ale aha, też z tej podwodnej właśnie części. Aha. Ale to ten jest kapelusz akurat z rogożyny. Aha, no. Ale mówię, czy to będzie lotos, czy pałka, to z tej podwodnej części. Także pałka wiele zastosowań ma. Jak się dobry, taki gruba, ładna pałka trafi, to można też i wykorzystać później gdzieś tam do rozpalania ognia albo na strzały. Także jest... Ale tak samo kłącza, trzciny są jadalne. Masę roślin wodnych, typu właśnie czy kotewka, czy jakaś tam strzałka. No w zależności różne, tam czasem trzeba, że tak powiem, bardziej podgotować i tak dalej, ale masę roślin wodnych jest jadalne. A szczególnie kłączy, no czyli tam, gdzie jest materiały zapasowe się zbierają. I wtedy tak, no, no od tysięcy lat ludzie korzystali, więc musiało im się to opłacać. No to tak, jak tak, to tak. A trzeba no, sobie wyobrazić, kiedy no, pozyskuje się takie kłącza, to najczęściej albo późną jesienią, albo wiosną, wczesną, kiedy są zmagazynowane jeszcze zanim roślina ruszy, nie, z rozwojem. A wtedy woda jest bardzo zimna. Wiosną wtedy jeszcze pewnie lód był, bo teraz mamy dużo cieplejsze zimy. Ale na pewno do tej lodowatej wody trzeba było wejść bez woderów, kaloszy. No tak. W tym zimnym mule grzebać, wyciągać te kłącza, później to czyścić, przerabiać tłuc na mąkę, więc proces był na pewno pracochłonny, ale opłacało się, skoro ludzie przez tysiące lat korzystali z tego. Ale roślina jest naprawdę no, do wykorzystania. Poza tym z samych takich liści świeżych też były wyplatane maty, bo też w niektórych krajach po prostu maty, żeby coś, nie wiem, położyć. Właśnie czy bochenki chleba, tak samo no, w Tatarach, tam gdzie postępowano, bo do nas to jesteś późno trafił. I kłącza tataraku. A do nas trafił? Kiedy? No, jak to mówią, z Tatarami, no. Dlatego Tatara. Jasne. Okej. Okay. Tak. I bo no, gdzieś tam czytam, że oni wrzucali sobie kłącza, bo one są takie bardzo aromatyczne, nie? Że wrzucali kłącza do buchłaku z wodą. Ja pokażę. I gdzieś tam po prostu się pokazać chciałem, że powąchać. Coś mi się kojarzy, moja mama włosy miała w tataraku. Znaczy, czy pukała chyba. Pukała, nie myła, tylko pukała. Być może, no bo tam wiele roślin dobre się też... Były, ale to tak, dawniej, no. I teraz tak, to już tak. Nie. No ale z liście się do tej pory wykorzystuje do pieczenia chleba. W sensie, że chleb się, bochenki kładzie jeszcze w takich tradycyjnych piecach. No rany, przepiękny zapach. Kładzie się bochenki chleba na takich właśnie liściach tataraku. No wtedy do, nie spieka się tak od spodu, ma dodatkowy aromat. No a kłącza się wykorzystuje właśnie do aromatyzowania, nie? No to tak, to nic dziwnego. No kiedyś wiem, że tam wrzucali do tych skórzanych bukłaków, żeby ta woda trochę miała jakiś tam przyjemniejszy aromat. No, po jakimś czasie ta woda była trochę taka stęchła i mało smaczna, ale dzięki temu trochę tam była lepsza.
Ale no to też kolejna z roślin wodnych, które wykorzystywane i naprawdę kiedyś cenione. To jest wspaniałe naczynie do gotowania zupy. Nawet tak. Dużej ilości zupy. Takiego naczynka, tak samo jak naczynia z kory, czy naczynia z drewna jakikolwiek niecki. Tylko w tych naczyniach było gotowane za pomocą wrzucania rozgrzanych w ognisku kamieni. Mhm. I skóry mogły być też zupełnie świeże, surowe i zawieszane po prostu gdzieś tylko na jakimś rusztowaniu. Powiedzmy, jak było świeżo bite zwierzę, można było do świeżej skóry po prostu rozwieszonej tak samo rzucać kamienie i się wszystko ugotowało. Prosta metoda, no jakiekolwiek naczynie, żeby tylko zagotować, to się nadawało. Współcześnie można przy ognisku siedząc? Wszystko tak, bo to generalnie no, tylko trzeba rozgrzać po prostu kamienie i wrzucić do jakiegokolwiek naczynia. A jeszcze przed neolitem, właśnie w mezolicie, gdzie nie było tych naczyń ceramicznych, no to i tak potrafili wykorzystać i gotować. Nie? Bo można było w takich naczyniach, były oprócz pieczenia typowych na żarze, na takich węgielkach, gdzie mięso można położyć bezpośrednio i upiec. Można upiec na kamieniu, można upiec na kiju, można gdzieś tam uwędzić. Bo można było także gotować właśnie w takich... Też w czymś takim. W rodzaju, tak, w naczyniach, albo właśnie skórzanych, czy tam jakichś drewnianych. Można było w piecu ziemnym. No, metod kiedyś gotowania było naprawdę masa. A oczywiście jako talerze, jako podkładu wszyscy wykorzystywali rośliny typu łopian. No, łopian też ma genialne, smaczne korzenie. I liście duże, które można właśnie użyć jako talerze, czy do wykładania dołu ziemnego. Także też roślina, która ma wiele zastosowań. Nie wiem, czy to będą liście, no generalnie wszystkie jakieś duże liście się nadają do tego. Powiedzmy, nie wiem, właśnie łopian, chrzan, czy szczaf lancetowaty nad wodami też, który rośnie. No masę takich jest roślin. No tutaj są oczywiście różne ziółka, które gdzieś tam można spotkać i które, mówię, no, były zbierane też przy okazji zbiorów jakichś innych rzeczy. Szczaw kobylak typowy tam na biegunki, dziurawiec, świetny antydepresant. Ale również na wątrobę, z tego co wiem. Tak, no, krwawnik, nawet suszony, też świetnie działający faktycznie na krwawienia. Tam gdzieś z tyłu też jest i krwawnica, jest wroty, czy melisa, jakaś mięta, no. Wszędzie tam, gdzie było, mówię, wiązówka, tam macierzanka, wszędzie tam, gdzie ludzie coś znajdywali, co im było potrzebne, no to zbierali. I dzisiaj nawet ktoś też pytał, czemu tu gałązka sosny leży, no bo igiełki sosnowe to jest świetne źródło witaminy C. O, nie wiedziałem. Też spokojnie można robić tak samo ze świerka herbatkę, z sosny, igły modrzewiowe. Na igłach po prostu. Tak. No, i to jakaś specjalne preparowanie tych? Nie, po prostu zrywa się z drzewa, wrzuca do kubka. Musimy spróbować. Czy to będzie świerk, czy sosna. Chociaż sosnę najlepiej zimą, bo ma wtedy więcej składników. Aha. Ale można przez cały rok, to nie przeszkadza. Tak samo wiele, no jakieś tam liści, które z krzewów świetne, też dają świetne napary. Bo igły znowu z modrzewia, jak są wiosną, takie mięciutkie, świeżutkie, owocowe, takie cytrusowe, są przepyszne. Z modrzewia i też można zrobić. Znaczy, no lepsze są do jedzenia. Wiosną idąc, urywa się gałązkę, obrywa te młodziutkie igiełki. I można jeść. Mięciutkie są przepyszne. Owocowe, takie cytrusowe, bardzo dobre. Też może kiedyś spróbujemy. Bo sosna jednak będzie miała taki żywiczny smak. No, no ale na to herbatkę tak, się na herbatkę nadaje. Owszem, żeby tam tą witaminę C czy igły świerkowe. Ale modrzewik jest lepszy wiosną do jedzenia. A wydaje mi się. Neolityczne naczynko. Wygląda na łyżkę. Ale ta dziurka to nie jest łyżka. Nie, bo z tej strony, po tej stronie. A bo widać, że tu jest na wylot. Tak, to służyło do karmienia dzieci. Tutaj mama dawała jakąś zupkę czy mleko, a dziecko z drugiej strony piło. I tak się karmiło dzieci. W wielu krajach też bardzo często były robione takie nawet w kształcie zwierzątek, żeby dziecko bardziej zachęcić. Że było dolepione jakieś tam... Tak, ale to wygląda na takie, że można dziecku wmusić. No, kwestia, że tak powiem... Determinacji. Też, albo po prostu kunsztu tego... człowieka, który ja może zrobił, pokażesz tam z obu stron, no bo tu też jest. Bo jakby zrobił to jest na wylot. Bardziej może delikatne, to by
Niezły. Mhm. Ale tak, to służyło właśnie do karmienia dzieci. Dobry, no fajnie. Taki. A teraz się dzieci oszukuje, wsadzając im smoczka w dziób. Tak, a no... No tak. Chociaż no, bo kiedyś to bursztynowe robili takie dla dzieci gryzaki. Nie? O! Kiedyś z bursztynu były, ale to tam u Eryka pewnie się więcej o tym dowiecie. Ale kiedyś tak, gryzaki, jakieś takie elementy dla dzieci, to były z bursztynu też robione, bo... No bo się nic od tego nie stało dzieciom. Nie? No tak, bo miękkie. W miarę miękkie, no. Tak, że a nawet jeżeli się cokolwiek pączyło, no to nie... To nic się nie zdrowie. No. Błyska? Tak, no łyżeczka. Ale to jest... To jest... Rzeczywiście oparte o znajdywania? Krajach, nie wiem jak ze znaleziskami, szczególnie u nas, ale no w wielu krajach się tak robiło. Aha, okej. Okay. Bo tu jest no kościana też łyżeczka, no ale tam, ale tak, jak najbardziej. Tutaj mamy deren jadalny. Mhm. Bardzo ciekawa i smaczna roślina, szczególnie na jakieś dżemiki i nalewki. Dereniówka? Dereniówka, tak, słynna. Tak, no oczywiście śliweczki, typowe letnie, jagody, pyszne, tak. Niedoceniane. A no, jagody, niedoceniane. Tak, no bo jagód, no tutaj jest powiedzmy jako symbol ogólnie jagód. Ta tak zwana borówka amerykańska, ale u nas w lasach jagoda łochynia też jest taka jasna w środku, to jest to samo. Bo mamy przecież i borówkę czernicę, i brusznicę, mamy żurawinę, mącznicę lekarską. Przepraszam bardzo, to są coś w rodzaju frytek ich mniejszych? Tak, to są suszone, solone rybki. Taka przekąska. Niezłe. Wodorosty też w wielu krajach oczywiście spożywane. W życiu bym nie przypuścił, że to można zjeść. Czyli to jest suszone mięso, czyli to się chyba żuje i to się tak pomałuje, nie? Tak, albo można to po prostu w wodzie jakiś rozmoczyć, albo utłuc najpierw i wrzucić do zupy. No, generalnie trzeba najpierw przygotować to. Można się bawić i to rzuć, ale to wymaga i dużo wody, silnych zębów, szczęk. Rozumiem. A jeżeli się trochę potłucze, rozbije, zmiękczy te włókna i podgotuje, no to jest dużo smaczniejsze. Po prostu wystarczy to wrzucić tak naprawdę do zupy, do jakichś warzywek i mamy gotową wkładkę. Z ciekawych jeszcze roślin tutaj mam groszek bulwiasty. To jest zeszłoroczny. Ładnie mi się zasuszył, bo chciałem zobaczyć, jak on się przechowa. I groszek bulwiasty, no taka niepozorna, drobna roślinka, ładnie tak na czerwono-różowo kwitnie. I ma takie jadalne bulwki. Tylko się trzeba dokopać do nich. I są jadalne bulwki. I można nawet je na surowo jeść, można gotować. Ale, no wiadomo, lepiej wszystko obgotować, bo jednak jak się coś pozyskuje z ziemi i tak dalej, zawsze mogą mieć tam jakieś składniki niepożądane, a jak się obgotuje, jednak jest dużo bezpieczniej to zjeść. Ale tak, to jest taka jedna z ciekawszych właśnie drobnych roślinek, które też można łatwo gdzieś tam sobie wykopać. A jeszcze powiedz, jeśli możesz, czy nawet nie wiem, czy to jest chuba, bo usłyszałam, że nie, że to się powinno inaczej nazywać. Czy to do czegoś służy? Nie, to jest chuba. Chuba, tak. Aha. Chuba jak najbardziej. Generalnie poza do krzesań, znaczy jako rozpałka, tak? Tak, jeżeli chcemy rozpałkę, to musimy, że tak powiem, grzyba pociąć i tą warstwę, która jest pod tą twardą, taką powiedzmy korą, tutaj ją widać, tą warstwę trzeba się do niej dostać. I to jest, wygląda jak taka ircha. Jak się lekko zmechacie, wtedy łatwiej złapie iskrę. Aha. Ale świetny materiał, kiedyś stosowany na czapki. O. Bardzo fajny, bo chłonie pot, jest izolacją i w Austrii do tej pory kapelusze z tego robią. No proszę. W Muzeum chyba Wojska Polskiego jest też wkładka taka pod hełm, z tego właśnie zrobiona. I normalnie można zrobić czapkę, można właśnie zmechacić i użyć. Ale to jest wykrojone z jakiejś... Tak, no po prostu jak duży, tutaj... Tak? No można jeszcze, wycinając kawałek tam pasa, można go też... kamieniem rozbić i wtedy się zrobi bardziej płaski, nie? Mm-hmm. Można postrzywać kilka takich pasów i gotowa czapka, nie? A czy taką chubę kulinarnie jakoś można wykorzystać? Czy nie? Kulinarnie? Czy grzybek może, jest grzybek. Czy może jako rozpałkę pod... Rozumiem. A halucynogen to, tak. To też nie? Nie, generalnie nie. Chuby są... Wszystkie są
nie mają składników jakichś toksycznych, nie? Wszystkie grzyby te można jakoś wykorzystać, chociażby, nie wiem, żółciak siarkowy też pięknie rośnie na drzewach, nie? To też jest grzyb, który, może ktoś powie, że chuba, no, smaczny grzyb, ten kurczak leśny tak zwany, ale chuba tak, no chuba oprócz tego właśnie, no już knot z rurek pokazywaliśmy, tak. Materiał na czapki albo do rozpalania ognia. Zapalony bardzo długo się żarzy, więc może służyć jako długodystansowa zapalniczka. Przy okazji, przez to, że się wiele godzin żarzy i dymi, to się pozbywamy komarów. Jasne. Więc no zastosowań ma sporo. Spokojnie. Wszystko przeżyło. Spokojnie, jak się nie przeżyło, to zrobimy drugie. Nie ma problemu. Także no zastosowań wiele, no ale to jest jeden. No, białoporek. Też grzyb występujący na brzozach też ma inne zastosowanie, bo tam można zrobić z tej spodniej strony plasterek. On jest też wykorzystywany leczniczo. No, błyskoporek jeszcze ma inne zastosowanie. No zależy, jakie tam, jaki gatunek, to z każdego coś tam można uzyskać. Co tam gdzie spotkamy, to... To wszystko można... Wszystko można jakoś tam wykorzystać. Nie? To nie ma tak, żeby coś było niepotrzebne i nieprzydatne. No kwestia... Tak powiem, doświadczenia i wyobraźni. Tak, no tutaj właśnie jest na przykład sznureczek z łyka lipowego, a tutaj zrobiona krajka. No, prosta krajka, może bez żadnych wzorów, ale już jest pięknym materiałem, żeby się przepasać, żeby coś przywiązać. Nie? No, fajny. No to tak jak fajny, fajny. No, o rogożynie też mówiliśmy. No i tak jak na przykład te wszystkie rzeczy, które tu mam z kory brzozowej, no też jest, nie tylko kora, może też służyć jako pojemnik, jako gdzieś tam rozpałka genialna, albo jako materiał właśnie na plecionki. To jest kora. Plecionki. No, kora brzozowa. Fajne, fajne. Tam ten kołczanik też jest z kory brzozowej. Fajnie, fajnie. Czekaj, bo tu żeby... O, tam mam tak, drewno jeszcze rozpałkowe, żywiczne. Rozumiem. O, nie, 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 bo to już rzeczy osobiste. Sorry. Umowy, inne rzeczy. Nie, no to użytkowe po prostu. Użytkowe... Nie, no bo się po prostu zachwyciłem torbą. Użytkowa torba, no, też często z niej korzystam. Rozumiem. Jak najbardziej, są wszystko użytkowe. Jak korzystam, a trwałość tego, tak na przykład w porównaniu ze skórzanymi? Całkiem. Całkiem. Całkiem, całkiem, no bo ona wilgoci nie łapie, no bo kora brzozowa jest taka, jasne, że wilgoci nie łapie. Może się oczywiście do skóry. Aha. Poprzecierać gdzieś, no bo to jest naturalne, to jest jednak materiał, który się powoli gdzieś tam będzie zużywał. Może się gdzieś poprzecierać, ale znam osoby, które mają taki naprawdę wielu, wielu lat, aż ta kora jest ciemna. I cały czas wykorzystywane. A to jest twój produkt? Czy? Nie, to Litwini robią. A tak. U nas to tak. Na Litwie tam jest sporo takich właśnie fachowców i tam mają dostęp do właśnie dobrej jakości kory, no bo to żeby takie pasy wyciąć, to musi być odpowiednia też brzoza. Jasne. A tam mają taką i, no i produkują bardzo fajnie. Nie, no podoba mi się to strasznie, no bo to rzeczywiście, jak to jest nieprzemakalne, no to w ogóle bajka. Tak, no bo kora brzozowa, no tak, dlatego... Znaczy nie chłonie wody, czyli... Wikingowie czemu dachy pokrywali korą brzozową, no? Mhm. Czy tam szła kora brzozowa, a na korę dopiero warstwa darni, żeby izolację. No bo to nie gnije. Wystarczy spojrzeć w lesie. Każda brzoza gdzieś tam przewalona będzie w środku spróchniała, tylko się wszystko na korze trzyma tak naprawdę. No tak, no bo to przynajmniej nawet jak się walnie, to... Tak, to... No, kora się trzyma, tak, bo nie gnije, a w środku jest wszystko przegnite, nie? Także no i genialny też materiał rozpałkowy i na jakiś właśnie pojemnik, no na wszystko. No każde z elementów gdzieś tam można do czegoś wykorzystać, więc to tak... Czeremchy. Akurat czeremcha była. Zerwałem czeremchy, wstawiłem muszle w żar, wrzuciłem owocki, zrobił się fajny tam dżemik i obok na kamieniu upiekłem pod płomyk i genialne. Nie, no proste, bo to jest. A czekaj, pod płomyk to co to jest? Mąka jakaś? Woda z mąką, tak naprawdę. Czyli bez jajka, bez niczego? Bez jajka, bez niczego. Pierwotnie to była tylko woda z mąką. Właśnie mąki typu żołędziowa czy skłon czy perzu, one są bardzo kruche. Mhm. I one dadzą placek taki kruchy, czy właśnie z takich ziaren różnych traw, ale one są kruche. No są, da się to zjeść oczywiście i tak przez cały mezolit ludzie piekli. No ale jak się zrobi z mąki, która się lepi fajnie, no to jest smaczniejsze. A to jaka na przykład? No pszenica. Więc najprostszy to było woda z mąką.
Jak ktoś był bogaty, dodało trochę soli. Aha. Można dodać trochę miodu, żeby był słodszy. Wszędzie już, powiedzmy, w wczesnym średniowieczu dodawano, bo w każdym domu tak naprawdę się robiło przecież to piwo, nie? Mhm. I drożdże piwne wszędzie były, więc dodawano tych drożdży piwnych. Więc były już bardziej pulchne te placki. I tak naprawdę pod płomyk, generalnie, no mój, podstawa to jest woda i z mąką, ale dodatków można dawać różne. Bo można wsypać sobie właśnie jakieś drożdże, można dodać trochę miodu, żeby było smaczne. Jakiś przypraw, typu właśnie, nie wiem, czarnuszka, jakiś tam ten arcydzięgiel, no cokolwiek, nie? Czy jakiś ziarenek właśnie z wiesiołka, z maku. Wszystko, co tam nam przyjdzie, to można domieszać. Tak. No ja owoce, no bo muszli, no naturalne naczynko, no tak, które wstawiłem w żar. Owocki się ładnie spiekły i na podpłomyczka. Nie trzeba wiele, nie? No mówię, no większość, wszystko co idę, to na spacer z psem i po drodze coś zbieramy zawsze. No ale to tak samo właśnie, idę gdzieś tam przez park, są kasztany jadalne, buczyna, no to wszystko do torby i napycham. Orzech czarny w ogóle, tą osnówkę, tą zieloną, ma genialną, bo ona tak fajnie, tak cytrusowo pachnie, nie tak jak orzech włoski. Mm-hmm. Bo włoski jest taki silny, specyficzny, mm-hmm, ostry zapach, nie? A te osnówki mają takie, jest gładka i taka właśnie trochę cytrusowa, taki, mm-hmm, bardzo przyjemny zapach ma. I też jest potężne, piękne drzewo, no ale to występuje tylko gdzieś tam w parkach, nie? Mówię, z naszej jarzębinki, którą no można fajnie, jak suszona, taka gdzieś tam podprażona, jest dobra, ale jednak ma tą goryczkę i to sporą. A jarząb szwedzki jest genialny, bo on tej goryczki takiej nie ma, nie? Mhm. Jak robię dżemiki, to z jarzębu szwedzkiego, bo jest dużo smaczniejszy. No ale też zbieram, bo akurat rośnie, tak? Wiadomo, człowiek korzystał z tego, co miał pod ręką. Jeżeli nie miał, no to zrywał taką, ale ja teraz idąc, zrywam po prostu tą, która jest smaczniejsza dla mnie. Tak samo czeremcha amerykańska jest dla mnie smaczniejsza. I zrywam owoce i idąc przez las zawsze, a ja szczególnie jak się chce pić, to wystarczy zjeść trochę czeremchy i jest dużo. To jest kopry. Nie ma kopru tutaj. A co to jest? Arcydzięgiel Litwor. A ważne. Kopry. Arcydzięgiel Litwor, aromatyczna. W sensie, że jesteśmy w aptece. No, no nie tylko. Też tak można powiedzieć. Bo jak to mówią, że i jedzenie też może być apteką. W zależności od tego, co tam. To jest taki kwas, co rośnie u nas na działce. Który? Który to? To jest muchak. O ten. Tak, melisa. No, to jest taki kwas, co rośnie u nas. No, tak jak mamy nerwowanie. Meliskę. Meliska to tobie. Ja to coś na pobudzenie. Arcydzięgiel na przykład, czy jak to tam pan to mówił. Arcydzięgiel Litwor, tak, ale to jest aromatyczne. To do deserów, do likierów się używa. Taki przyjemny, delikatny. Trochę koperko. No. Radek jest tak rozchwytywany, że nie mamy żadnych szans podziękować mu za ciekawą opowieść. Osobiście podziękować, stąd teraz z ekranu. Radku, bardzo ci dziękujemy. Opowieść była przeciekawa. Dowiedzieliśmy się mnóstwo nowych rzeczy. Także do zobaczenia. Dziękujemy wam też za oglądanie. Do następnego razu przed ekranem lub w terenie. No i ode mnie. Bywajcie. Z za kamery. I za kamery Kuba. Też od Kuby bywajcie.